Dorota Całek. Miło mi zaprosić Państwa na 9. koncert kameralny na WPA. Możemy spotkać się tylko w tej formie, ale jesteśmy online, jak nosi tytuł naszego koncertu. Jak zwykle usłyszymy w nim utwory w wykonaniu studentów kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaprezentują się oni jako wokaliści i pianiści. W dzisiejszym koncercie usłyszymy utwory powstałe na przestrzeni wieków. Od epoki baroku przez szczególnie reprezentowany wiek XIX po czasy współczesne. Jezus bleibet meine Freude, czyli Jezus jest moją radością. To chorał z kantaty 147 Jana Sebastiana Bacha Herz und Mund und Tat und Leben, czyli serce, usta, czyny, życie. Bist du bei mir to jeden z najsłynniejszych utworów przypisywanych Janowi Sebastianowi Bachowi. Choć otwiera on Notenbüchlein, czyli książeczkę utworów na fortepian, podarowaną przez kompozytora jego drugiej żonie, Annie Magdalenie, okazało się po latach, że utwór ten nie został skomponowany przez mistrza. Twórcą jego był Gottfried Heinrich Stolza, który w XVIII wieku w Niemczech traktowany był na równi z Bachem jako znakomity kompozytor i kapelmeister. Napisał on kilkaset utworów, w tym 8 oper, z których nie zachowała się żadna. Ta aria, Bist du bei mir, pochodzi z opery Diomedes. Bist du bei mir? Freuden zu
Stanisław Moniuszko, twórca polskiej opery narodowej, to autor 268 pieśni zebranych w 12 zeszytach śpiewników domowych. Wiele z tych pieśni zabrzmiało w sali kameralnej WPA 2 lata temu, na 8. koncercie kameralnym upamiętniającym 200. rocznicę urodzin kompozytora. Nikt nie wykonał jednak wówczas krótkiej, ale pełnej uroku piosenki wieśniaczej. Latem brzuska mała, do słów Jana Czeczota. Posłuchajmy tej miniatury tym razem. Muhammed Koc to turecki, współczesny autor licznych opracowań pieśni ludowych z terenów Turcji, przeznaczonych na głos z towarzyszeniem fortepianu. Jedną z nich jest smutna pieśń miłosna Deli Saklarima Bahar Güleri, czyli wiosenne róże dotknęły moich włosów. Ma ona korzenie azerbejdżańskie, ale usłyszymy ją w tureckiej wersji językowej. Thank you.
Ludwig van Beethoven, którego 250. rocznicę urodzin obchodziliśmy w ubiegłym roku, to kompozytor wielkiej liczby utworów. Od monumentalnych 9 symfonii po niewielkie bagatele, jak słynna dla Elizy. Na początku zdobył on jednak sławę jako wirtuoz fortepianu. Dla siebie skomponował 5 koncertów fortepianowych. Jest także twórcą 32 sonat fortepianowych z najsłynniejszymi księżycową, patetyczną i apasjonatą. Usłyszymy teraz fragment jednej z nich. Będzie to część pierwsza sonaty D-dur, opus 10, numer 3. Thank you.
Robert Schumann, niemiecki kompozytor epoki romantyzmu, to twórca licznych utworów orkiestrowych i fortepianowych, ale także pieśni. Rok 1840 nazwany został w twórczości Schumanna właśnie rokiem pieśni, ponieważ powstały wówczas najsłynniejsze cykle kompozytora, dedykowane żonie, Klarze Wieck. Jednym z nich jest cykl Dichterliebe, czyli Miłość poety, opus 48 do słów Heinricha Heinego. Usłyszymy 13. pełną dramatyzmu pieśń tego cyklu w tłumaczeniu Gabriela Kańskiego. Płakałem dzisiaj we śnie. Umarła sen szeptał mi zły. Budziłem się, ale długo z ucz gorzkie spływały mi łzy. Płakałem dzisiaj we śnie. Odeszła, sen szeptał mi zły. Zbudziłem się, ale dalej płynęły gorzkie łzy. Siódmego śpiewnika Stanisława Moniuszki pochodzi piękna, liryczna pieśń do słów Stanisława Jachowicza Dobranoc, często wykonywana w opracowaniach chóralnych, u nas dziś w oryginalnej, sopranowej wersji. Dobro.
Mieczysław Karłowicz to zmarły w 1909 roku w Tatrach polski kompozytor i dyrygent, przedstawiciel nurtu późnego romantyzmu. Większość jego pieśni powstała od grudnia 1895 do końca 1896 roku, a więc gdy miał on zaledwie 19-20 lat. Zachowały się 22 z nich, w tym 10 dosłów Kazimierza Przerwy Tettmajera. Oto jedna z nich. Po szerokim morzu. Ignacy Jan Paderewski, pianista, kompozytor, mąż stanu, wielka osobowość swych czasów. Jego opera Manru została wystawiona w Metropolitan Opera i dotąd pozostaje jedyną polską operą, która zagościła na tej scenie. Paderewski jest także twórcą trzech cykli pieśni. Czterech pieśni do słów Adama Asnyka, sześciu do słów Adama Mickiewicza i 12 do słów Catulle Mendeza. Usłyszymy jedną z pieśni z opusu 7 do słów Adama Asnyka, gdy ostatnia róża zwiędła. Zerwała się zło.
Mieczysław Karłowicz skomponował muzykę do wspaniałego wiersza Kazimierza Przerwy Tettmajera. Powstała jedna z najpiękniejszych perełek polskiej liryki wokalnej. Mów do mnie jeszcze. Do galerii polskich kompozytorów, których pieśni słuchamy w dzisiejszym koncercie, dołącza Witold Lutosławski. W jego twórczości wokalnej, obok wyrafinowanych cykli pieśni, takich jak Chante Fleur, Chante Fable, czy Pięciu pieśni do słów Kazimiery i Łakowiczówny, znaleźć można ponad 40 piosenek dla dzieci. Są wśród nich proste piosenki dziecinne, do śpiewania przez dzieci, Rzeczka, Kotek, ale także dwie pieśni dziecięce do słów Juliana Tuwima, do wykonania przez dorosłe sopranistki. Spóźniony słowik i O panu Tralalińskim. Właśnie tę ostatnią pieśń usłyszymy teraz. W Śpiewowicach, w pięknym mieście, na ulicy Wesolińskiej mieszka sobie słynny śpiewak pan Tralisław Tralali. Oh,
Mark Hayes, amerykański kompozytor, aranżer, dyrygent i koncertujący pianista. Jest on także autorem licznych utworów chóralnych oraz opracowań muzyki sakralnej. Oto jedna z jego kompozycji – Cantate Domino. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszego koncertu. Zapraszam już dziś na kolejny, 10. jubileuszowy koncert kameralny na WPA, który będzie zatytułowany My, muzycy z WPA. Wystąpią w nim studenci oraz absolwenci kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Mam nadzieję, że spotkamy się w bezpośrednim kontakcie w sali kameralnej WPA. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie dzisiejszego koncertu. Do zobaczenia za rok.